Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony zaczynamy kolejny odcinek serii gier edukacyjnych. No i do dzisiaj bierzemy sobie pod lupę grę Zoo Tycoon. Zoo Tycoon to, jak sama nazwa wskazuje, gra typu Tycoon, czyli gra typu ekonomicznego, opierająca się o budowaniu zoo. No i tutaj sobie pozwolę spróbować. Oczywiście gra składa się, w grze można przejść przez tryb szkoleń, tryb kampanii, tryb wyzwania, a także otwarte zoo. Ja myślę, że do pokazania celów tej gry może pokażę tryb nieograniczony funduszy. Niech będzie Ameryka Północna. Zobaczymy. Ja w sumie nigdy nie grałem w tym trybie. Grałem tylko w kampanię. Zobaczymy, jak to wygląda, ale podejrzewam, że mechanikę gry będzie w stanie łatwo pokazać. Chyba jedynym problemem będzie kwestia funduszu. Tu mamy takie intro, w którym pojawi się nasza postać, którą widzimy z rzutu. Taka o, dotknąłem spacją, więc lemur nas zaatakował. Czy zaatakował, pobawił się z nami. Mamy także, w tym momencie chyba nasze zoo jest chyba totalnie puste, mam wrażenie. Tak, w tym momencie nasze zoo jest puste, przestrzeń mamy dość sporą. No i pewnie pierwszą rzeczą, którą trzeba byłoby zrobić, byłoby wprowadzenie jakichś zwierząt tutaj. Zwierzęta mogą być na ekspozycjach i na mini ekspozycjach. Zacznę może od mini ekspozycji. I sobie tutaj od razu zbuduję pierwszą mini ekspozycję. Może w tym miejscu. Muszę do takiej mini ekspozycji doprowadzić także ścieżkę. No co muszę następnie zrobić? Następnie muszę zadbać o to, żeby ekspozycja miała karmnik. Czy ja to jest ten karmnik? Także ten karmnik jest już zrobiony? Nie, chyba. Czy dopiero mogę ten karmnik zrobić, jak zwierzę, naprawdę? Zaraz sprawdzimy to. Zadał tutaj nowe zwierzę. Zaczniemy chyba od lemurka. Lemurki są słodkie. Czemu nie? Damy lemurka płci męskiej. Tutaj mamy też informację o tym, czy dany osobnik jest zagrożony. Jakie preferuje przestrzeń. Także kilka typowych informacji. Także możemy się tutaj sporo dowiedzieć o zwierzątkach. Zwierzątka będą dostawały jakieś tam imionka. Generują jakieś przychody. No i zrobię sobie jeszcze partnerkę dla moich lemurów. Chyba mogę w ogóle jeszcze więcej ich zrobić, więc skorzystam z tej okazji. Maksymalnie widzę 3 na ekspozycji i pojawiają się już pierwsi goście. Jak widzicie, tutaj goście już oglądają. Pytanie, czy... Aha, docelowo to widzę w tym w ekspozycji karmnik już jest, więc karmika tutaj nie muszę robić. Skoro są goście, wypadałoby także zrobić toaletę. Obiekt toalety. Zrobię sobie toalety obok. Oczywiście jakbym troszkę oddalił, to miałbym możliwość zrobienia tej dalej drogi. Ok, zrobiłem toaletę dla gości, zrobiłem pierwszą ekspozycję z lemurami. To może w takim bądź razie spróbowałbym coś odkryć. Muszę odejść ten kawałek i teraz tak, obiekty. Centrum hodowlane i chyba wymaga odejmę jakiegoś poziomu. Widzicie, te gwiazdki tutaj oznaczają, może jeszcze pokażę raz, w tym miejscu gwiazdki oznaczają poziom, jaki ma moje zoo. Obecnie nie mogę niektórych rzeczy odkrywać, ponieważ nie mam konkretnego poziomu. No to robię kolejną mini ekspozycję, na której wstawię Aguti. Postaram się zrobić to w ten sposób, żeby także móc od razu połączyć tutaj sobie toalety z moją poprzednią ekspozycją. Widziałem, że Aguti mogę zaadoptować. Nie wymagają od żadnego poziomu. Niech będzie Aguti oliwkowy, płci żeńskiej i płci męskiej. No dobra.
Moje zdrowie zaraz osiągnie poziom drugi, prawdopodobnie. No tutaj widać, że wadą tego trybu. O, osiągnąłem poziom drugi. No dobra, mogę ulepszyć toalety. Czyli tak każdy obiekt mogę uleczyć. Korzystając z tego, że to jest wersja z nieograniczoną kasą, więc ulepszę od razu toalety. No i co? I bym przedstawił kolejny obiekt. Może jakiś punkt obsługi na przykład. Zobaczmy przekąski. Czy mogę jakieś przekąski zrobić? Mogę. Stoisko z napojami bezalkoholowymi. No to wzór raczej niekoniecznie napoje alkoholowe, więc stąd pewnie to wyróżnienie. Poza tym ma być to gra edukacyjna, więc niekoniecznie napoje alkoholowe byłyby czymś edukacyjnym. No dobra. Normalnie takie stoiska są bardzo przydatne właśnie tego typu z jedzeniem i z atrakcjami, ponieważ przynoszą dochód. To akurat w tym momencie o dochód się nie martwimy. Centrum hodowlane nie mogę jeszcze. To może zrobię jeszcze jakiś punkt obsługi, jakiś punkt rozrywki. Może sklep z balonami zrobię. O, tutaj sobie obok. I mam już trzeci poziom. Mogę też zrobić już centrum hodowlane. Centrum hodowlane to jest taki obiekt, który służy do rozmnażania zwierząt. Żebyśmy mogli mieć małe, za wyjątkiem oczywiście ich normalnie sprowadzenia. Ale na razie sobie takie centrum hodowlane chyba darujemy. Pytanie, czy w ogóle te rzeczy muszę odkrywać, to jest inne pytanie, bo normalnie takie, czy nie większość rzeczy muszę odkryć. Najpierw zrobić jakby research, czyli dowiedzieć się, jak to zrobić, tak mam powiedzieć. Dobra, może zrobię jakąś większą ekspozycję. I zobaczmy, zrobię ekspozycję może Altiplano czy Interior, niech będzie tej, gdzie jest tego wybór. Oczywiście każde zwierzę lubi inne ekspozycje, więc też trzeba dobierać ekspozycję pod zwierzęta. No zrobię interior, mały interior zrobię tutaj. Na interiorze, jak pamiętam, chyba kangury mogą być. Pytanie, czy już kangury będę mógł na tym poziomie robić? To jest bardzo dobre pytanie. Jak nie, to znajdziemy inne zwierzę, które lubi interior. Dodam zwierzęta, zaadoptuj nowe zwierzę. Kangury. No, kangury mogę. Kangur antylopi. Mogę zrobić dziecko, tylko raczej dziecko jest dużo droższe od dorosłego osobnika, albo bardzo dojrzałego. No dobra, to niech będzie Easy. Osobnik płci żeńskiej. Siegfried. Płci męskiej zrobimy damy Ember, czyli dzieciątko. I to jest już ekspozycja pełna. No i teraz takie zwierzątka, no nie będą w pełni szczęśliwe jeszcze, bo nie mają ani jedzenia, ani picia, więc przydałoby się coś zrobić. Zaraz pokażę wam, gdzie to się dodaje. Opieka nad zwierzętami. Tutaj przydałoby mi się stanowisko do karmienia. I patrzę z shiftem. Kangury jedzą trawy i liście. Proszę bardzo. Potem potrzebuję zrobić jeszcze stanowisko do mycia, żeby zwierzęta mogły być czyste. Tutaj wybieram stanowisko do mycia kamienny ptak. Czyli zwierzęta mają podstawowe rzeczy, czyli jedzenie i picie. Wypadałoby, żeby jeszcze miały jakąś rozrywkę. Elementy ekspozycji, modyfikacje. Niech będzie. I teraz tak, co lubią kangury? Kangury lubią centrum aktywności. Dobra. Ok. I teraz na tego kangura dam z shiftem. Zaraz oczywiście, czy mi się to uda. Kangury ogólnie są tutaj zadowolone. Potrzeby społeczne mają chyba zaspokojone. Chyba mogę. Albo przynajmniej lepiej nie będzie, bo. A nie, zwiększa się, więc jest dobrze. Głód jest ok. Czystość ok. Zadowolenie jest ok. Czyli pierwsze takie większe stoisko zrobiłem sobie. Co jeszcze gra daje do dyspozycji? Gra daje do dyspozycji jeszcze oczywiście wyrzucanie dekoracji. Dekoracje również przynoszą dochody i zwiększają estetykę naszego zoo, na przykład posąg pawia. Przyznam się, że nie wpadłem na to, że dekoracje tak podnoszą atrakcyjność zoo, ale może ktoś to lubi. Nie ma dostępu do. Gość skarży się na okropny zapach dochodzący z ekspozycji.
czyli prawdopodobnie gdzieś jest nieposprzątane. Czy to u kangurków jest nieposprzątane, czy to u lemurów albo agutis. Zaraz to sprawdzimy. Normalnie takie rzeczy przeważnie robi. Kupy tutaj nie ma. Może pójdę do ekspozycji dalszej. Tutaj tych małych, bliższych. One gdzieś tutaj były. Gdzie ja to miałem te swoje ekspozycje? Zagubiłem się, a tutaj są. Mogę wejść, zobaczyć. O, jest kupa, zobaczcie. I kupę taką muszę sobie posprzątać. Oczywiście, jak zdobędę odpowiedni poziom, zrobię mieszkanie dla sprzątaczy i wtedy oni będą to sprzątać za mnie. Na razie muszę robić to sam. Mogę także poruszać się poza wózkiem takim elektrycznym. Musiałbym go wam pokazać. O, tutaj on jest. Mogę do takiego wózka wejść i sobie jeździć poza. Oczywiście nie można gry łączyć z GTA. Nie da się przejechać nad ludźmi. Ludzie zawsze się odsuną, więc nie ma żadnych drastycznych scen. Co coś jest fajne, można oczywiście sobie jeździć poza, zwiedzać co tu się dzieje. Są także misje z dostarczeniem rzeczy wózkiem. Nie wiem, czy jakieś misje będą w trybie takim otwartym, ale jak widzicie, wszystko jest ok. Dobra. Z tego wózka także można wyjść. Są te podpowiedzi. Wyjście z wózka to jest chyba escape. Escape, tak. Dobra. Kolejną ciekawą opcją jest opcja fotografowania zwierząt. Wrócę do naszych kangurków i spróbuję im zrobić zdjęcie. O, mamy tutaj kangurka, chyba się robiło z PE zdjęcia. O, kangurku, pokaż się do zdjęcia. Kangurku. Halo. No nie chce się pokazać. Nie chce do zdjęcia. Może. O, może będzie lepiej. No i zrobiłem takie zdjęcie, które można sobie wrzucić do albumu. Generalnie gra w trybie kreatywnym, takim nazwijmy to w ten sposób, z otwartym światem jest spoko, bo można sobie różne zwierzątka poznać, nie boimy się o kasy, więc można spokojnie wszystko sobie robić. Gra ma do dyspozycji naprawdę bardzo dużo zwierząt. Zaraz może sobie jeszcze jakąś demonstrację, zrobię jakąś dużą ekspozycję. Niech będą jasno umiarkowane. Znaczy, to jest mała ekspozycja, bo trzeba byłoby wynaleźć większą oczywiście. Ale zwierzęta generalnie są podzielone na typy duże, takie, które wymagają dużej ekspozycji, i małych. I tego troszkę jest. Tutaj akurat zwierzęta z tekst. No to na taką ekspozycję to troszkę do ekspozycji. Alpaki, antylopy, hipotami, jaguary, kangury, lamy, lwy, niedźwiedzie, nosorożce, szympansy, słonie, tygrysy, żyrafy, pumy. Także troszkę tego jest. Są oczywiście też śmieci, które trzeba sprzątnąć. Najpierw to sprząta sprzątnął. Także gra jest co najmniej ciekawa. Oczywiście dla osób poszukujących wyzwań, no tryb kampanii jest zdecydowanie, będzie bardziej interesujący. Mi się nieraz zdarzyło przegrać w trakcie kampanii w niektórych misjach ze względu na to, że mają bardzo krótkie wymagania czasowe, to znaczy nie, misja powiedzmy jest na godzinę, 45 minut. No i trzeba to wykonać wszystko. Także jedna misja to może być przeważnie do około godziny, więc też nie mamy problemu z tym, że nasze pociechy będą siedzieć przed komputerem za długo. Powiemy jedną misję, ok, jedna misja, spoko, jest do zrobienia. Gra jest przede wszystkim ładna, więc fanów ładnej grafiki nie odstraszy. A poziom jest powiedzmy, jak mi się z tego co widzę, średni. Znaczy, nie jest jakiś wielki problem przegrać w tej grze, ale też nie jest tak, że wszystko wygrywamy. Więc no, myślę, że był to ciekawy zakup z mojej strony i chciałem się tym zakupem też wam pochwalić, bo uważam, że gra wpisuje się idealnie w nurt gier edukacyjnych, pomimo tego, że nie ma dopisku gra edukacyjna. Poza tym fajnie ekologii ucieszą się z takich rozwiązań chociażby jak możliwość ochrony zagrożonych gatunków, wypuszczenia zwierząt na wolność, dbanie o warunki dla zwierząt.
jeżeli nie będziemy ich spełniać, zwierzęta będą nam odbierane, czyli myślę, że to będzie także rozwiązanie, które zarówno osoby o bardziej konserwatywnych poglądach, jak i tych bardziej prospołecznych będą zachwyceni prozwierzęcych. Poza tym mechanika gry no, mogła być troszkę lepsza. Mi się osobiście nie podoba ta forma, ale myślę, że osoby młodszej daty będą spokojnie zachwyceni tym rozwiązaniami. Dobrze, ja nie będę w takim razie już przedłużał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Na koniec, gra tutaj to jest chyba robiona przez firmę Microsoft, więc oczywiście trzeba ją sobie chyba na Steamie albo na którejś innej platformie znaleźć. Były te starsze wersje, mi te starsze wersje się bardziej podobały. Kiedyś grałem w inną starszą wersję z Zotaikona, taką z widokiem z góry, ze starej generacji, ale no to kwestia gustu. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, pozdrawiam.